Ja zawsze mówię, że są trzy ważne zasady, którymi należy się posługiwać. Po pierwsze, to oczywiście musimy zapytać siebie, jakie lubimy kolory, w jakich kolorach odpoczywamy. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, jaka jest kolorystyka wnętrza, bo jeśli ściany już mają jakiś, jakiś nadany kolor, to musimy dostosować się nieco do, również do, do tej kolorystyki. I trzecia rzecz, funkcjonalność. O tym nigdy nie, nie zapominajmy, ponieważ sypialnia i potrzeby sypialni rządzą się innymi prawami, potrzeby salonu również, kuchni czy innych pomieszczeń. Jeśli, od razu, od razu może o tym powiem, że jeśli mamy sypialnię, w sypialni małe okno i okna wychodzą na część północną, gdzie ciągle jest ciemno i jest taki smutny krajobraz, to pamiętajmy, że jeszcze jeśli dołożymy zasłony w kolorystyce bardzo ciemnej, szarej, to spowodujemy, że trudno nam będzie zrelaksować się i wypoczywać w tym, w tym pomieszczeniu, więc pamiętajmy, że może wtedy właśnie trzeba zastosować coś jaśniejszego, coś co ma satynowy połysk, coś co nie jest zupełnie matową, tępą tkaniną. Natomiast jeśli ta sama sypialnia ma kolor, kolor ścian bardzo jasny, to wtedy możemy sobie, możemy sobie tutaj zastosować również nieco ciemniejsze zasłony, ale też namawiałabym, aby one nie były matowe, Typowo bawełniane, tylko właśnie miały taką nutę błysku, trochę tego satynowego wykończenia. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili jest, jest taki trend, że mamy coraz większe okna, coraz większe salony. Też chcemy się tam relaksować, wypoczywać. I często w tej chwili tkanina pełni taką funkcję dekoracyjną, czyli nie jest czymś stricte. Zasłaniającym okno, ale chcemy, chcemy mieć przytulny salon, chcemy, żeby było fajnie, przyjemnie, rodzinnie. I, I właśnie ta tkanina ma spełniać taką funkcję dekoracyjną w oknie. I wtedy namawiałabym wszystkich, jeśli chcemy widzieć krajobraz za oknem, bo mamy piękny ogród, a żeby właśnie tkaniny znalazły się tylko, że tak powiem, po bokach okna i były lekką, delikatną tkaniną. Dobrze, żeby były trochę, trochę bawełniane, trochę lniane. Takie nawet przezierne. Przezierność to znaczy, żeby można było widzieć też to, co dzieje się za oknem, stwarzały lekkość, nowoczesność. Natomiast pamiętajmy, że w salonach też często w ciągu dnia albo pracujemy, albo oglądamy coś w telewizji, i wtedy też ta druga funkcja pojawia się, że musimy sobie przysłonić nieco światło okna, i wtedy, jeśli stawiamy na funkcjonalność i potrzebujemy właśnie mieć dosyć ciemno, dość mocno zaciemniony salon, to musimy wtedy pomyśleć o innych zasłonach, o zasłonach nawet typu Dimaut, czyli takich mocno zaciemniających, że w ciągu dnia możemy sobie oglądać film bez, bez, bez problemu, będziemy widzieli świetnie ekran telewizora, ale wtedy musimy mocno się zasłonić. Dimaut to jest właśnie taka tkanina, która mocno zasłania, kryje światło.